Gratulacje, świetny ten początek sezonu. Dziękuję, bardzo się cieszę, bardzo fajny dzień dla nas i oby tak dalej. Spodziewałeś się, że może być aż tak dobrze dzisiaj? Spodziewałem się, wierzyłem się. Szanowni Państwo, w inauguracyjnym konkursie dobre skoki i takie były i miejsce też sezonu. Bardzo, bardzo dobre. Trzecie miejsce zajął reprezentant Austrii Stefan Kraft. Nie wiem, ten sezon przygotował, czy tak dobry był rzeczywiście, że przed tym sezonem wiedziały, że to będą aż tak wysokie lokaty? Ciężko sobie wiedzieć, ale przypuszczałem, że będzie dobrze, bo cały sezon równo, stabilnie i dobrze skakałem, więc wierzyłem w to, że nic się nie popsuje i będzie dalej tak samo. I tak było dzisiaj, i tak było w kwalifikacjach. I... To były dwa dobre skoki, czy jednak gdzieś tam jeszcze te rezerwy są? Na pewno są, bo po analizie kwalifikacji to, jak żeśmy przeanalizowali, to były skoki dobre, ale skakałem lepiej, także są rezerwy. Maciek mówił wczoraj, chyba Maciek to mówił, że jeszcze w tych prędkościach najazdowych, tam jest sporo rezerwy. Jeżeli chodzi o mnie, to mam chyba top speedy, także nie. Także jeżeli chodzi o mnie, prędkości są bardzo dobre. No właśnie, a tak nie żałowałeś trochę, że tej drużynie nie wystąpiłeś wczoraj? Wiadomo, że czasem by się chciało, no muszę walczyć dalej, pokazywać się z jak najlepszej strony i może dostanę szansę. Bardzo się cieszę z tego, że ekipa nasza stanęła na drugim stopniu podium i super, bardzo się cieszę z tego. Polskiego Związku Narciarskiego. Cześć. No co tam od wczoraj wykombinowałeś, że to tak dobrze dzisiaj wyglądało? Porozmawiałem z trenerem. Można powiedzieć, gdzieś mi się udało właśnie tak trochę spokojniej do tego podejść, trochę w taki właśnie swój świat wpaść, taki właśnie już startowy, odciąć się trochę od rzeczywistości, no i po prostu zrobić swoje, no tak naprawdę dwa razy, no bo wczoraj tylko jeden, można powiedzieć, byłem zadowolony, a drugi nie do końca, a dziś w dwóch skoków jestem naprawdę bardzo zadowolony, były takie, na jakie tak naprawdę mnie w tym momencie stać. Wiadomo, no rezerwy zawsze są, ale nie ma co tak naprawdę się napalać na to, na nie wiadomo co, tylko po prostu robić swoje i to mi się dzisiaj udało i z tego jestem zadowolony. Marzył Ci się taki początek, czy myślałeś, że może jeszcze będzie lepiej, a może sądziłeś, że jednak będzie gorzej? Właśnie marzył mi się lepszy i tu był problem. Trzeba było wejść na ziemię i tak naprawdę skakać to, co się umie. Co trener z samego wiedział? Tajemnica. Trochę możesz uchylić rąbka tajemnica. A znaczy nic takiego szczególnego. Po prostu umie tak naprawdę ze mną rozmawiać i tak umie tak naprawdę dotrzeć i tak by takie wyrzucić takie gorsze emocje, tylko po prostu żebym się skoncentrował na tym, co tak naprawdę jest ważne, więcej spokoju i w zasadzie tyle. Jak tak dobrze rozpoczynałeś? W Klingenthal. Byłem piąty. No. Bardzo podobny ten początek. Tak, tylko akurat wtedy w Klingenthal wygrałem chyba wszystkie serie, a akurat była loteria i byłem piąty i byłem niezadowolony. I to był błąd, bo później już było tylko gorzej.